Cześć, siema, witam was, tu Szalony Kolekcjoner. Byłem ostatnio w sklepie i znalazłem jeszcze multipaki. Kupiłem 6 sztuk, zrobiłem sobie 6 unboxingów w każdym filmie po jednym multipaku. Zobaczymy, co trafimy, który unboxing multipaku wygra. Tradycyjnie przypomnę, że w multipaku jest 38 kart, czyli 6 saszetek i 2 karty z limitowanej edycji. Tutaj akurat mamy Robena i Cavaniego. Multipak ma numer 20. Taki zestawik w każdym sklepie kosztuje 25 zł. W tym państwo zabiera nam aż 23% podatku VAT. Co mamy? Mamy taką tutaj stronę tytułową. Mamy jeszcze dwie karty z limitowanej edycji, o których już mówiłem. I mamy 6 saszetek. Mamy tak Robena, Iniestę, który jest ostatnio dla mnie szczęśliwy. Mamy Lama, mamy znowu Robena, mamy Leosia Messiego i jeszcze jednego Robena. Roben rządzi w takim razie. Nie mamy tutaj żadnej saszetki z Maxem Hummelsem. No to co, otworzymy, zobaczymy, co jest w środku. Powoli zaczynam już układać albumy, przygotowuję się do prezentacji moich kart. Zaczynam też rozglądać się powoli za kartami z limitowanej edycji. Jest ich około 50 czy 54, nawet naliczyłem. Niestety nawet połowy w tej chwili nie mam, także będziemy teraz zbierali limitki z tej serii. Oczywiście rozejrzymy się też za kartami ze Scandinavian Star. I co tutaj mamy? Mamy tak, rozgadałem się. Azarda, Bore, Mandzukicza i trafiamy Joe Harta, Goldstoppera, Szewczuk i Maniatis. Otworzymy sobie teraz Robena i niestety zostawię na koniec. Zobaczę, co ciekawego pokaże nam i niestety na koniec. Godin, Schmalzer, Sergio Busquets, André Schürrle. Ostatnio też był u nas w unboxingu. Pepe i Behrami. Jeszcze jednego Robena pociągnę teraz, żeby to odpękać. Zobaczmy, jest Hummels. Nie było go na saszetce, jest w środku, jest Piqué, jest Thiago na impakcie. No niestety w tych zestawach coś czuję, że Fernando widzieć na koniec. Czuję, że w tych zestawach niestety nic fajnego nas nie będzie czekało, także no, trzeba się zadowolić tym, co mamy. Mamy tutaj Artura chociażby, ciach. I mamy herb logo Paris Saint. Nie mam w tej chwili logo Schalke, nie mogę go znaleźć niestety. Luis Adriano. Gdybym znalazł, bo wiem, że gdzieś miałem to logo, to pokazałbym wam całą kolekcję już gotową kolekcję logo. Natomiast no, przez te logo Schalke niestety nie możemy tego zrobić. I co trafiamy? Kolejne logo, tym razem Atletico de Madrid. Samik Nasri i Fernando na koniec. No i został nam Iniesta, nieszczęsny Iniesta. Zobaczymy, czy Iniesta w tym przypadku nam coś da, coś pokaże. Mamy Podolskiego, Topraka, nie. Mamy Rising Stara. I na koniec Thiago Silva. A więc tak, otworzyliśmy 6 saszetek, trafiliśmy 2 herby, 2 logo, trafiliśmy 2 karty Impact i jednego Rising Stara. A, jeszcze tutaj Hart był na początku. Także, no, unboxing uważam za dobry, ale nie jakiś rewelacyjny. Następny unboxing nakręcimy za chwilę, także myślę, że te filmy będą skakiwały jakoś tak dosyć szybko. Mam też taki starter pack naklejek, blister, 25 naklejek. Myślę, że to też niebawem otworzymy. Zobaczymy, co w takim blisterku można sobie trafić. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Zapraszam na kolejne. Pozdrawiam was serdecznie. Szalony Kolekcjoner. Cześć!